Dlaczego w Polsce zawsze jest tak, że polityk musi postawić na swoim, a nie załatwiać sprawę? Bardzo proszę, kolejne pytanie. Jolanta Mila z Katowice. Moim zdaniem najważniejsze jest, żeby teraz wybrać dobrego rzecznika praw obywatelskich. I dlaczego w Polsce zawsze jest tak, że polityk musi postawić na swoim, a nie załatwiać sprawę? Bo niedawno była kandydatka podawana kilkukrotnie, która była ewidentnie związana z lewicą. Teraz mamy kandydata związanego z partią rządzącą. A idea zapisu konstytucyjnego mówi, że... Nie na darmo jest taka idea, że dwie izby parlamentarne muszą tego rzecznika potwierdzić. Czyli powinien to być kandydat ponadpartyjny. Jedynie Koalicja Polska wskazała profesora prawa, profesora Gwiazdowskiego, to starano się go wyśmiać. I moje pytanie, kiedy przestaniecie stawiać na swoim, a zaczniecie działać ponadpartyjnie, żeby sprawę dobrze załatwić? Ale to jest pytanie do senatora Libickiego, czy do kogo? To jest do pana pytanie, bo dajecie kandydata związanego z waszą opcją polityczną, a idea rzecznika i do pana również, bo dajecie kandydata związanego z lewicą, a rzecznik praw obywatelskich powinien być naszym przedstawicielem, czyli nas, wszystkich obywateli, czyli to powinien to być kandydat ponadpartyjny. Pozwólmy kiedy zatem odpowiedzieć politykom, bardzo proszę, Dominik Tarczyński. Ja nie oceniałbym kandydatów teraz obecnie wybranego przez Sejm świetnego do tej pory posła. Ale związanego chciałbym... z jedną opcją polityczną. Dobrze, już pytanie padło. Pozwólmy teraz odpowiedzieć. Już pytanie zostało zadane, a zatem odpowiedzi teraz jednego pana i drugiego. Tak, bardzo krótko. Chciałbym prosić o to, aby nie oceniać pracy jako rzecznika, człowieka, który jeszcze nie rozpoczął swojej pracy. Fakt tego, w jaki sposób był aktywny społeczny, a tutaj pan minister bardzo, bardzo dobrze wspomniał o tym, ile biur pomocy, bezpłatnej pomocy prawnej miał obecnie wybrany rzecznik. To jest bardzo ważne. Więc jeżeli mówimy o przeszłości, pokażmy ją, tą pozaparlamentarną też działalność człowieka, który był zaangażowany bardzo mocno w pomoc. Dlatego został wybrany tak wielką ilością głosów w Sejmie, a to są głosy ludzi wybranych w demokratycznych wyborach. To jest wola Polaków. Trzeba to szanować. No i Maciek Dula? Ja odpowiem, mówiąc że przede wszystkim, że była kandydatka idealna na rzecznika, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Ona nie była kandydatką partyjną. Znaczy, nie dziwię się, że pani coś takiego sugeruje. Ona była związana kandydatką... z lewicą. Nie, skąd? Była przede wszystkim przedstawiana jako kandydatka, znaczy była kandydatką NGO-sów, środowiska społecznego. A jakich NGO-sów? I teraz, niech pan przypomni, jakich NGO-sów? Przez kogo finansowany? Niech pan wspomni. Tysiąc NGO-sów ją to popierało. To już słyszeliśmy, proszę pana, o tych tysiącach NGO-sów. Więc jak pan myśli, że tysiąc NGO-sów jedna osoba finansuje, ja pozwolę sobie przypomnieć ten Lewica zaproponowała, że to było jako działacza społecznego. Przedmiotem drwiny, bo później zostały te instytucje, były później wymieniane. Ale powiedzcie się przy swoim dobrze pamiętam, to pan Gwiazdowski, on również tworzył partię polityczną i kandydował w jakichś wyborach, więc to nie jest człowiek apolityczny. Dobrze, to pan minister powiedział coś ciekawego tutaj również w odpowiedzi. Nie wiem, czy pani pamięta, ale pan Gwiazdowski tworzył partię polityczną, kandydował w wyborach i on ewidentnie również ma swoje przekonania polityczne i w przestrzeni publicznej funkcjonował. Więc państwa kandydatura wskazuje też na człowieka, który ma ambicje polityczne. Jest politykiem. Więc nie da się tego uniknąć.